Siema, ziomek. Tydzień temu był filmik makijażowy z ulubieńcami kosmetycznymi ostatnich paru miesięcy i dzisiaj przychodzę po prostu z resztą tych produktów, które mi zostały, które są stricte produktami pielęgnacyjnymi, ale jeszcze taka gafa i uwaga z mojej strony, o jednym produkcie kosmetycznym zapomniałam, więc po prostu potraktujmy to jako przedłużenie tamtego filmiku ostatniego, zacznę od tego produktu makijażowego i potem przejdziemy do tej reszty produktów po prostu pielęgnacyjnych. Mam tutaj puder brązujący z Pixie Fairy Celeste Vintage Dream 200. To ja mam numer, nie wiem czy widzicie to w odbiciu lustrzanym czy normalnym, ale mam nadzieję, że więcej widać o co chodzi. Bardzo fajny puder brązujący. To jest mój trzeci, szczerze mówiąc. Mam wszystkie trzy jakoś tam na końcówce. Ten jest właśnie, znaczy dwa mam jeszcze, które są na końcówce, nie kupiłam sobie ten nowy, najciemniejszy. I wydaje mi się, że jest jeszcze jeden odciemniejszy. Jakiś tam Serenade, coś tam, Summer Serenade, o, to jest ten najciemniejszy odcień, to jest jeden przed nim, ponieważ miałam taki pośredni kolor, który był bardzo ładny, kupiłam sobie jaśniejszy, który był jednak trochę zbyt jasny i ten ciemny tutaj idealnie mi się będzie jakby stapiał z tą całą resztą do uzupełnienia. Jeśli chodzi o kolor, nie wiem, czy to można jakkolwiek zobaczyć, jeśli będziecie zainteresowani, to zrobię może porównanie tych kolorów, albo w ogóle taki update, jeśli chodzi o produkty Pixie, ponieważ ja jestem psycholem, jeśli chodzi o ich produkty. Teraz, jeśli chodzi w ogóle o make-up, to mam tylko i wyłącznie Madarę i Pixie i praktycznie nic innego. I kocham te rzeczy naprawdę bardzo, bardzo, więc jak to wygląda? Mimo, że to jest teoretycznie jeden z tych ciemniejszych odcieni, to wydaje mi się, że on nie wygląda jakoś strasznie, nawet tak w opakowaniu, ponieważ jest dosyć zimny, ale jest no, mimo wszystko bardzo, bardzo neutralny. To jest taki satynowy, matynowy, pozdro. O, to byłby fajny skrót, że mamy mat i satynę, czyli mamy razem matynowy, pozdro. Już gadam pierdoły. Dobra, tutaj mam jeszcze jakieś podkłady pod spodem, więc nie będzie tego za bardzo widać, ale proszę zobaczyć, że jednak to jest bardzo taki delikatny i subtelny odcień, który można bardzo fajnie budować i się będzie nadawał i do konturowania, i do ocieplenia twarzy, więc w zależności tylko jaką techniką nałożycie, jakim pędzelkiem to dałam, różny taki efekt. Teraz nie mam nic za twarzą akurat, więc może ona jest taka, że bardziej okrągła i tak dalej, nie za bardzo. Ale generalnie to od lat, od kiedy tylko wyszły te pudry, ja je używam regularnie i naprawdę jestem zachwycona tym, jak one wyglądają na skórze. Raczej się nie spotkałam z jakimiś negatywnymi opiniami. No, od tak dawna nie używam nawet innego produktu, że nawet nie pamiętam, jak się pracuje z czymkolwiek innym, ale to jest na tyle przyjemne, subtelne, łatwe w obsłudze i nie można sobie z tym zrobić za bardzo krzywdy, że polecam serdecznie po prostu trzecie opakowanie. To już kurczę, co znaczy, ja naprawdę nie jestem makijażową osobą, że tak powiem, która używa nie wiadomo co i nie wiadomo ile, więc to chyba powinno już jakoś coś sugerować, że jednak coś należy jest jednak z tym produktem. Pixie ze Smith Contigo i tam kupiłam na przykład tą właśnie swoją trzecią sztukę za jakieś tam bardzo fajną, cenę w promocji chyba 70 zł, ale to jest naprawdę produkt wydajny, ja mam, nie wiem, z 5 lat po prostu. Od 5 lat temu chyba kupiłam to pierwsze opakowanie i tak naprawdę jeszcze i troszeczkę go mam, więc polecam i tyle, naprawdę bardzo fajny produkt. I już przechodzimy do kolejnych rzeczy, jeśli chodzi o pielęgnację. Na początek chciałam powiedzieć o takim produkcie, który bardzo zrobił na mnie wielkie wrażenie i po prostu chciałam o tym koniecznie wspomnieć, mianowicie Nuxe Cerave de Miel i to jest balsam do ust w formie takiej po prostu w szklanym opakowaniu, który już całkiem go dużo użyłam. Delikatny zapach, taki powiedziałam miodowo-świeży, cytrusowy, fajny, nie przeszkadzający i na ustach jakoś też jest okej. Ale tak, to jest produkt, który był jakby kosmetykiem wszechczasów na wizażu od lat. Ja już go bardzo dawno chciałam zużyć, ale wtedy no nie wiem, parę lat temu, w momencie, gdy sobie wyobrażałam, że mam na balsam do ust jakieś tam prawie 50 zł, to mnie to po prostu straszyło mnie to po prostu. Szczególnie, że ja używam naprawdę chorej ilości takich produktów tego sortu, więc tym bardziej jakby ta cena po prostu mnie straszyła. Zapomniałam o tym produkcie, ale też w momencie widziałam, że on jest dostępny na online jakby w aptece Melisie i tam robiłam jakieś zamówienie, myślałam, kurczę, jeszcze był tańszy chyba nawet 29, mniej więcej taką cenę teraz można go kupić. Nie wiem, czy to jest ta formuła, czy ten skład się jakoś różni od tego, który był tamte x lat temu. Niemniej jednak spróbowałam i jestem naprawdę zachwycona, ponieważ on jest właśnie tym, czym ja oczekiwałam, że będzie na przykład balsam z Recibo. Ma on wspaniałą taką strukturę matową wręcz, satynową na ustach, w ogóle się nie świeci, ale daje jakiś wspaniały, natychmiastowy opatrunek. W momencie, gdy jak ta skóra jakakolwiek jest napięta na usta, to gdy go nałożę po całości, to mogę swobodnie się uśmiechnąć wszędzie i po prostu nigdzie mi się nic nie naciągnie. Od razu to jest jakby natychmiastowy efekt po prostu. Ma on w składzie i miód, i lanolinę, i jeszcze wosk pszczeli i to jest chyba, wydaje mi się, jakby kluczem sukcesu, ponieważ ja uwielbiam właśnie te dodatki w produktach do ust, jeśli one są bardziej właśnie takie, powiedzmy,
powiedzmy oblepiające, naprawdę realnie odżywcze i ochronne, ponieważ oleje same w sobie są dla mnie zdecydowanie zbyt małą ochroną i w momencie dopiero dojdzie mi, dodałem te kolejne właśnie odzwierzęce, jakby nie było, dodatki, to wtedy to jest magia i wtedy to po prostu działa dopiero tak, jak powinno i naprawdę nie wiem, czy to będzie najlepszy balsam, który ja używałam kiedykolwiek, naprawdę ever, ponieważ ma bardziej naturalny skład niż na przykład Nivea, która jest na parafinie, o której też mówię od lat, mimo że jest takim zwykłym produktem, ten jest czymś troszeczkę innym, ale właśnie ze względu na ten komfort, na jakby to, jak on się cudownie na ustach utrzymuje, nakładam sobie wieczorem warstwę tego na noc i rano cały czas czuję go na ustach. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby produkt, który nakładam na wieczorem, był wyczuwalny rano cały czas, bo w przeciwnym wypadku to ona jest po prostu, mam wysuszone te usta i to nie działa jak powinno, a to działa idealnie. Jest naprawdę po prostu tak się, no bo nigdy już nie używam niczego w tym stylu. Jeśli macie bardzo wymagające, spieszchnięte usta, które potrzebują permanentnego nawilżenia, to to jest zdecydowanie to, czego możecie oczekiwać od tego produktu. Ja jestem ciężkim przekonanym ciała i już czuję, że będę na nim tęsknić w momencie, gdy się skończy. Wydaje mi się, że wydajnością jest nieźle, to jest dużo lepiej niż w przypadku Recibo. Jedyne co, to, że ma delikatne grudki, w momencie się go nakłada na usta, wydaje mi się, że po prostu jakby ta formulacja i tyle, jakby to nie jest nic złego, nie? Po prostu nie jest jakby idealnie perfekcyjny, aksamitny pod palcem i też na ustach, ale to nie przeszkadza, to się jakby po chwili nałożenia się zaraz to wszystko rozpuszcza fajnie, wpracowuje, jakby nie ma z tym żadnego absolutnie problemu, bo być może to była kwestia jego przechowywania, jego złego wcześniej czy coś w tym stylu, albo kwestia partii, a nie produktu w ogóle samego w sobie, trudno powiedzieć, bo miałam tylko jedno opakowanie, mam cały czas, jest super, polecam, koniec, bo ile się możesz rozwodzić na temat balsamu do ust, a naprawdę ten jest bardzo wyjątkowy. Dalej mam Mohani, hydrolat z kwiatów dzikie śliwy. Jakaś taka nowa seria, wydaje mi się, że Mohani puściła właśnie, chodzi o hydrolaty. Ja ogólnie ich hydrolaty bardzo lubię, ponieważ po pierwsze bardzo lubię ich opakowania, które są takie same, tylko to jest akurat plastik tak w ogóle, żeby nie było, tylko leży ciemny, ale atomizer jest naprawdę idealny, jeśli chodzi o to, jaką delikatną po prostu mgiełkę rozprowadza, która też ma jakby fajny zasięg, że jest jakby taka dosyć duża, że nie jakby w jednym miejscu, tylko praktycznie całą twarz. Prawie tak 3/4 twarzy. Ej, to pojedyncze przyknięcie potrafi omieść, więc samo to już jest dla mnie gigantycznym plusem i to samo opakowanie jest wspaniałe. Ale ta konkretna jakby dzika śliwa ma bardzo podobne działanie dla mnie jak jaśmin, ponieważ jest taki delikatnie zmiękczający, nawilżający, uspokajający, taki bardziej relaksujący sposób niż łagodzący podrażnienia, ale samo to dla mnie, o to chodzi mi w hydrolatach, tak naprawdę tak na co dzień, do codziennego użytku, to jest dla mnie najważniejsze jakby tak tonizacji i właśnie to, o czym wspomniałam wcześniej, ale w tym przypadku zapach jest bardzo wyjątkowy i nawet nie potrafię go porównać z czymkolwiek innym, co miałam kiedykolwiek wcześniej, bo ten produkt już jakby jest dla mnie przez to, że ja nie wiem, może nawet nie jak śliwa, pachnie, szczerze mówiąc, jak kwiaty, tak się teraz zastanowię, to nie wiem, czy kiedyś tak wąchałam drzewko, jakieś tam jabłka, coś tam, to pewnie tak, kwiaty, ale że ze śliwy, to śliwki, to chyba nie, sama nie wiem, ale w każdym razie, ten zapach już dla mnie jest jakby właśnie zapachem kwiatowym, ale bardziej złożonym, bardziej naprawdę takim perfumowym wręcz. Nawet w momencie, gdy go wącham, on jakby sam w sobie mógł być perfumem. Nawet mi się kojarzy, że w rodzinie ktoś tak troszeczkę podobnie pachnie, bo wiadomo, że to na pewno musiało być perfumy, albo jak tam kompozycja zapachowa, jakby różne rzeczy, ale właśnie kompozycja jakoby nie była, a tak mam po prostu pojedynczy produkt, który ma naprawdę bardzo przyjemny zapach. Oczywiście on się nie utrzymuje, ale jakby samo to też jest taki fajny, relaksujący aspekt i wydaje mi się, że to, i dla mnie to jest bardzo fajny zamiennik na przykład z jaśminem właśnie ze względu na samą tą na same te walory zapachowe, powiedzmy, bo jeśli chodzi o działanie, jest bardzo porównywalny do jaśminu, bardzo polecam. Dalej mam orientane, olejek do biustu, który już kiedyś pokazywałam, zużycie jest może nie jakieś gigantyczne, ale chciałam powiedzieć, że to jest bardzo fajny olejek, nie tyle może do biustu samego w sobie, co jest bardzo fajnym takim uniwersalnym serum olejowym. Jak je stosowałam jakby i do twarzy jako serum i właśnie na biust jakby nie było i tam do ciała mi się zdarzyło użyć po prostu jako taki jeden, jako taki wyjazdowy olejek, żeby sobie wziąć to i tylko jeśli niczym więcej nie przyjmować, czy na końcówki włosów, czy do olejowania, to jest po prostu bardzo fajna mieszanka olejów, która ma takie różne składniki aktywne, ale nie jest też zbyt intensywna, bo orientalna potrafi dowalić właśnie takie różne składniki aktywne, powiedzmy, i też takie, no właśnie orientalne dla nas, jakby nie było, które po prostu też pachną, mogą być w jakimś tam większym stężeniu troszeczkę podrażniające dla twarzy czy czegoś tam, chociaż on stricte jest oczywiście przekazany do biustu, jakby nie było, więc to jakby
na tym się trzeba oczywiście skupić przede wszystkim, ale ja używam go jako taki serum ogólne do całego ciała, jako takie fajne mieszanko olejów i mi się sprawdzało bardzo fajnie pod względem, więc właśnie jako taki wakacyjny produkt, wydaje mi się, że to jest bardzo fajna rzecz, a propos kosmetyczki wakacyjnej w filmiku, który był kiedyś tam wcześniej, że można sobie wziąć jeden olej i mieć po prostu go do wszystkiego i to jest właśnie idealny produkt tego sortu, tak mi się wydaje, mimo że no to jakby szkoda by było go zużyć po prostu do ciała, bo wtedy się znacznie szybciej zużył, bo to 50 ml, nie? Ale generalnie jeśli chcecie mieć coś takiego uniwersalnego, co możecie sobie użyć do wszystkiego, to mi się daje bardzo fajny blend i można by to zrobić do makijażu i po prostu wszystko tym, ale będzie to przy tym po prostu nie jakiś tam zwykły olej, który z tłustej dalej dziękuję, tylko po prostu ma jakieś tam dodatkowe ciekawsze ekstrakty w sobie i tak dalej, więc będzie miał takie działanie właśnie skoncentrowane, takie właśnie delikatnie nadające, uestaczniające i tak dalej, bardzo fajny produkt. I jako serum mi się bardzo fajnie sprawdził i do ciała i w ogóle super, naprawdę bardzo polecam. Ja na potem jeszcze powiem więcej, jak już go zużyję całego, bo to jak widać to zużycie nie jest jakieś tam kosmiczne, ale pod tym względem mogę to bardzo polecić. Zostając przy olejkach do ciała, mam coś takiego jak Hagi, naturalny olejek do ciała z olejem chia i z tymi drobinkami. I oczywiście tych olejów drobinek, ten miki ma w sobie on mnóstwo, naprawdę bardzo wyraźnie widać to, że tak powiem, ten blask na ciele, nawet jakoś tak świetle naturalny, nawet w pomieszczeniu normalnym, akurat teraz nie mam na sobie, ale ogólnie widać coś, to delikatną poświatę, tym bardziej w słońcu, jakby świetle naturalnym na słońcu, na zewnątrz. Jest on bardzo żelowy wręcz, powiedziałabym. Nie wiem, jak to wychodzi ze składem, bo to mam jednak mimo wszystko głównie oleje, ale tutaj nie wiem, mi się wydaje, że tutaj musi być chyba, są trygliceryty kaprylowe, więc to będzie jako taki emulgator bardziej działało i właśnie on dzięki temu wydaje mi się, że jest bardzo lekki w strukturze, bardzo ładnie i łatwo się rozprowadza, szybko można go nałożyć w takiej fajnej ilości. Wydaje mi się, że chodzi o jakby, nawet to widać to po tym opakowaniu, że ona jest takie, może się zoomuje, o proszę bardzo, pięknie. Nie wiem, jak widać, no chyba zuma na twarz po prostu nakierowaną i dlatego sorry. Anyways, bardzo ładnie się doprowadza, bardzo ładnie wygląda, ma delikatny, świeży zapach, który kojarzy mi się bardzo z wakacjami na Bali, jeśli chodzi o Hagi. Wydaje mi się, że to jest ten sam zapach, co w tamtym, w kremie, bo mam też właśnie wakacje na Bali, to jest ich krem taki wakacyjny i to chyba dokładnie też dochodziło w tym produkcie, nie? Że ona była po prostu wakacyjnym upiększaczem, czymś takim do sukienki powiedzmy. I w takiej roli się sprawdza idealnie, na co dzień tylko używam i naprawdę fajnie wygląda. To nabliżenie nie jest jakieś spektakularne, ale z drugiej strony właśnie to mi chodzi też latem, żeby czasami jednak jest tak, że no właśnie jest bardzo gorąco i nawet nie chcemy mieć niczego takiego ciężkiego, oblepiającego na skórze, tylko żeby po prostu była taka delikatna warstwa i dodaję taką delikatną właśnie warstwę, taką nawilżającą, okluzyjną, która nie jest jakaś ekstra super nawilżająca czy coś, ale to ładnie wygląda, jest fajnie, świeże i tak super. Generalnie jeśli chodzi o taki właśnie letni kosmetyk, to jest bardzo fajna propozycja, więc idealnie właśnie takich ulubieńców letnich. Pod koniec, już zbliżając się powoli do końca, mam dalej Madarę. Daily Defense Ultra Rich Cream, Ultra Rich Balm, Body, Hand and Face, który w ogóle jest na wodzie, ale ma od razu zaraz później chociażby masło kakaowe, oliwę z oliwek, mamy glicerynę, mamy jakieś tam różnego po prostu rodzaju oleje, ekstrakty, tak dosyć bogate, ale ten produkt jest po prostu bardzo fajnym takim krajem ochronnym. On też nie wyjdzie na jakieś tam bardziej ciężkie warunki, nie? Że tam idziesz na wiatr, coś tam, ale właśnie z tego względu na przykład, nie wiem, zdarzyłoby się jakieś takie dziwne oparcie, tutaj na palce, tutaj na szyi miałam jakąś taką dziwną plamkę, która była jakąś taką wyschłoną po prostu częścią skóry, że tak powiem, jakieś właśnie takie jakieś obtarcie na nogach, coś tam, nie wiem, po butach jakieś, czy jakieś tego typu jakieś problematyczne rzeczy powiedzmy. I ten krem się idealnie sprawdził po prostu w takich kwestiach okluzyjnych, po prostu opatrunkowych, a przy okazji był bardzo fajny nawilżający krem i nawet gdy się go nałoży na dzień, na jako, tak po prostu jako taki krem, to też działało bardzo fajnie. On jest jednak coś ciężki, więc na przykład dla mnie, tak żeby go używać na nos, na cały, czy na dzień jako taki krem ochronny codziennie, to by się to nie sprawdziło, ale też do końca nie o to chodzi w tym kremie, tylko jako taki właśnie taki ochronny krem, a który jednak jest zbyt ciężki, taki tłusty i będzie takie fajne też łagodzące działanie, ale też właśnie spoko ekstrakty różne, to naprawdę fajnie to było. I właśnie mimo tych ekstraktów i tego wszystkiego, on jakby mimo że na takiego nawet nakładania na delikatnie otwartą skórę przy jakichś otarciach, to nigdy mi jakiegoś podrażnienia nie zafundowało, wręcz przeciwnie, bardzo taka fajna, delikatna warstwa okluzyjna i ładnie wszystko mi się goiło, więc bardzo polecam, bardzo jestem w szoku aż, że to naprawdę aż był tak fajny, jest aż tak fajny krem i jestem ciekawa, jak on się będzie sprawdzał bardziej już w tych zimnych miesiącach tak naprawdę, czy wtedy jeszcze też będę miała okazję, żeby go użyć, bo teraz jakoś tak, nie wiem, wyjątkowo dużo miałam jakichś takich właśnie ranek, dziwnych rzeczy, które można było zafundować sobie ten krem, mimo że
faktycznie bardziej jest właśnie na jakieś wiatry i tego typu rzeczy. Bardzo spoko. Na sam koniec tylko jeszcze wspomnę o szczotce od Anwen, o której jest osobny filmik, więc zapraszam, jeśli ktoś jest zainteresowany tym po prostu konkretnie. Niemniej jednak, jestem w pierwszym roku po prostu tak, jak ta szczotka jest przyjemna i miła. Rozczesuję tak naprawdę bez żadnego problemu włosy, nawet bardziej skołtunione. Jest bardzo łagodna, powiedziałabym, nie szarpie włosów. Raz, dwa, trzy, to po prostu są rozczesane. Można ją używać, co jest bardzo chyba takim głównym powodem jej zakupu bardzo często. Tak mi się wydaje i tego też byłam bardzo ciekawa, czy będzie masaż właśnie skóry głowy, który można sobie bardzo fajnie zafundować, czy pod wcierkę, czy nawet sam sobie. Naprawdę jest bardzo przyjemny, naprawdę super po prostu. Jeśli chodzi o samo uczucie na skórze głowy, absolutnie nie plącze włosów, jeśli chodzi o właśnie ten masaż, czy po prostu rozczesywanie samą sobie. Ma właśnie taką jakby ruchomą tą część, powiedzmy, ten paddle jest ruchomy, więc dzięki temu się może ładnie dostosować do skóry głowy. Ale jakby taki full recenzję macie tam właśnie w tym filmiku, więc tam po prostu odsyłam. I mnie jednak po prostu chciałam o tym wspomnieć, przypomnieć, że hej, bardzo fajna szczotka, jak szukacie czegoś bardzo neutralnego, to nie wyobrażam sobie osoby, która mogłaby być niezadowolona z tego produktu. Naprawdę, jest po prostu super i jest chyba biodegradowalna, czy tam z tym plastikiem jest jakaś ta akcja, że to jest jakieś tam takie fajne i bio, więc tym bardziej polecam z tego względu. No i co, na dzień dzisiejszy dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Jeśli macie jakieś prośby co do treści, to bardzo chętnie naprawdę przyjmę wszelakie tego typu informacje, ponieważ zawsze o tym mówię, a nigdy nikt nic nie chce nie pytać o jakieś tam konkretne rzeczy, więc jeśli macie jakieś pytania, jakieś problemy, chcecie się tym podzielić, jakby chcecie, żebym ja wam pomogła, to piszcie na dole w komentarzach albo na Instagramie, na moim koncie, czy gdziekolwiek tylko sobie włącznie chcecie, możecie napisać mi maila, cokolwiek, serio, bardzo dzięki za oglądanie, następnego i siemano, pa pa!